Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z Shakes and Fidget, tym razem ciekawostka dotycząca wierzchowca, którego możemy wynająć na stałe. Zapewne coś o tym już słyszeliście, a jeżeli nie, to zaraz wszystko opowiem. Mianowicie, jest pewien próg w Shakesie, gdzie wynajęcie wierzchowca, gdy przekroczymy ten próg, zmieni nam tutaj napis oraz w profilu, że jest on na zawsze. Jednakże krążą pewne teorie na ten temat i też ja sobie obliczyłem, ile dokładnie potrzeba dni na wynajęcie i tak dalej, aby to się stało. I teraz tak, jak tutaj sobie wynajmiemy wierzchowca na ponad 1000 dni, to nam tutaj i właśnie w profilu pokazuje się napis 999+, czyli no po prostu ponad 1000 dni, bo pewnie by to wyglądało nieestetycznie, jakby było na ten napis jakaś tam liczba czterocyfrowa. I tak, aby wynająć wierzchowca na stałe, ja to sobie testowałem na takim innym koncie na świni, która kosztuje tylko jednego golda. Wy też sobie możecie przetestować swoją drogą, bo to akurat nic nie kosztuje, zwłaszcza że teraz jeżeli chcemy wynająć jakiegokolwiek wierzchowca, to możemy tutaj po prostu klikać przedłuż, nie jest tak jak na starej wersji, że musimy kliknąć przedłuż, oto nam przechodzi do profilu, potem wracamy do stajni i znowu, tylko po prostu spamujemy enter lub lewy przycisk myszy i to nam przedłuża, więc proste jest to sprawdzić po prostu. I teraz tak, aby wynająć wierzchowca na stałe, potrzebujemy wynająć go na około 20 lat, co daje nam około 7300 dni, co daje nam około 521 kliknięć, czyli tutaj 520 razy musimy kliknąć to przedłuż, aby właśnie ten napis 999+ zmienił nam się na zawsze. Oprócz tego, jeżeli byśmy chcieli smokogryfa, który kosztuje za jedno wynajęcie 25 grzybów, wynająć właśnie na zawsze, to musimy wydać około 13 tysięcy grzybów, więc jest to naprawdę ogrom. I teraz chodzi pewna teoria po forach różnych na temat Shakesa i tak dalej, że gdy osiągniemy ten próg 7300 dni, przynajmniej jak ja testowałem, to po tylu dniach mi się zmieniło na zawsze, to jeżeli my jakby cofniemy się przed te 7300 dni, to ten napis na zawsze zmienia się nam z powrotem na 999+, czyli tak jakby ten wierzchowiec nie był na zawsze, jest to tylko napis, a potem on wraca, że znowu mamy go wynajętego na jakiś określony czas. Czy jest to prawda, czy nie, tego nie wiem, nie chce mi się tego sprawdzać, nie ukrywam, bo bym musiał czekać w sumie no te 2 tygodnie, żeby to spadło, może nawet troszkę dłużej i sprawdzać. Nie wiem, czy to prawda, to możecie się wypowiedzieć, jeżeli ktoś testował, jeżeli ktoś coś wie na ten temat. Natomiast takie plotki krążyły właśnie po forum, więc warto wam o tym wspomnieć i to zaznaczyć. Także no, jeżeli ktoś ma smokogryfa ma ten napis na zawsze, no to musiał na niego wydać około 13 tysięcy grzybów, więc jest to naprawdę no ogrom. 20 lat no na jednej postaci, wątpię, że ktoś będzie grał. Może właśnie dlatego ten napis się ustawia na zawsze, żeby i na przykład spada nie poniżej tego progu 7300, tylko na przykład poniżej progu 5000 on się zamienia, że znowu jest na jakiś czas, a nie na zawsze, bo po prostu nikt tyle nie gra, żeby to sprawdzić, przynajmniej no twórcy wyszli z takiego założenia, ale nie wiem jak to jest tylko teoria. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, te obliczenia są na podstawie tego, co ja jakby przetestowałem na innym koncie, jak wynajmowałem właśnie tą świnkę, bo wiem, że na forach też były w sumie różne, tam był ktoś podawał, że około 9000 dni, ktoś podawał, że około 8, no mi wyszło 7300, dokładnie to sprawdzałem właśnie specjalnie pod ten odcinek i to by było na tyle, mam nadzieję, że ta ciekawostka wam się spodobała, że się czegoś ciekawego dowiedzieliście, jeżeli tak, możecie zostawić komentarz, kciuka w górę i subskrypcję standardowo. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.